Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Zabieramy was gdzie indziej. Tak. Każdy mówi, dlaczego, znaczy każdy, dość dużo komentarzy było coś takiego, że dlaczego nie robimy zakupów na bazarze? Jak już niektórym pisałam, u nas w Żaganiu bazar jest tak malutki, że tam nie ma po co iść po prostu. Że na bazar niestety trzeba jechać do odległego 14 km miasta, do Żar. No. I dzisiaj właśnie jedziemy na bazar, dzisiaj jest wtorek, dzień targowy. I jedziemy na bazar do Żar. Pokażemy wam, jak wygląda tam bazar. Może jeszcze coś tam kupię, może jakieś ładne ogóreczki. No zobaczymy, co tam będzie. I dlatego właśnie nie jeździmy, no bo 14 km to jest w jedną stronę, w dwie strony to jest prawie 30 km. I oprócz tego, to nie dość, że to są kilometry, no to jest też czas. Prawda? No bo się nie obróci się w 15 minut. A co to robią? A coś robią, trzeba by było chyba zwolnić troszkę. Widzę, bo... No, coś przebudowują. Pan tutaj się nam... Światła robią. Aha, światła. O, to będą się cały czas palić. No, bo to koszary i tak. No. Tak, po prawej stronie mamy koszary. Tak. Żagańskie. Odremontowane. Tak, bardzo ładnie odremontowali, także to trzeba przyznać. No. Amerykanów kupę. Tak jest. Jest u nas. Ale cały czas chyba się remontuje. Ile Amerykanów. Co nie? Cały tak, czas. Cały czas. Tu już amerykańskie bloki były i namioty. No. To już Amerykanie są. Tak. Tylko no nie można tak, słuchajcie... No nie mogę filmować tak także... Tam nawet flagi amerykańskie wisiały. Słuchajcie, wiecie co? U nas nie pada oczywiście dalej, jakby się ktoś pytał. No, znaczy, zachmurzony jest, ale nie pada. Tak, nie pada. I coś miałam mówić. My, to jak jest taka pogoda, to my już rozmawialiśmy, że niedługo na grzyby będziemy chodzić. Na jakie grzyby? No, na normalne. Ale jak nie pada, to nie będzie grzybów. No, to ja wiem. A wyścigi? Tak, wyścigi. A ja tu wyścigów nie robię, ponieważ... Tu bardzo dużo na tej drodze ludzi zginęło. No bo ona jest wąska. No. Tak, jest bardzo wąska. Nawet mojej koleżanki mama tu zginęła. No mój kolega tu na zakręcie. No, także mojej mamy koleżanka ze szkoły też tutaj zginęła, także uważam, że nie ma co szaleć na tej drodze. A ruch jest dość duży, bo to między dwoma miastami. Nie chcieliśmy jechać tym drugim samochodem, bo on jest wielki, a tam nie ma gdzie postawić. Tak, a przy bazarze są małe parkingi, bo jak będzie, może być tak, że będzie bardzo dużo samochodów, to po prostu wtedy nie mamy gdzie postawić tamtego samochodu. I się obija, a ten i tak już jest ubity, także po ostatnim, jak mnie pan trzasnął, co mnie chciał wyprzedzać nie tą stroną, co trzeba. Tu chłopak na motorze zginął na tych barierkach. Tak, to żeśmy kiedy tutaj po lewej stronie. Nawet kask jest krzyż i kask. Może jak będziemy wracać, to może. No, nie będzie bez zarośnięte. Nie, widać. Widać? Widać. Chyba, że jak nic nie będzie za mną jechać, to po prostu zwolnię, żebyś mógł nagrać. I my żeśmy widzieli to. No, on nas wyprzedzał akurat. Tak, to było kilka lat temu. On tu nas wyprzedzał. Tak, to było kilka lat temu. Jechało kilka motorów. I on jechał jako chyba przedostatni, gonił tych, co byli wcześniej. No i niestety przewrócił się na ulicy, tak koziołkował, że on się odbił od ulicy i przeskoczył przez... No i od barierek, nie? Przez barierkę przeskoczył. Przeleciał na drugą stronę. Przeleciał, tak. Motor pojechał dalej drogą na dół, a on po prostu przeleciał przez barierkę. I był, no niestety, na miejscu. Może gdyby nie barierka, to by przeżył, bo by wpadł do lasu tylko. No. No, tutaj podobno z tego pola widać Śnieżkę, jak jest ładna pogoda. Po lewej stronie. No. Ale jest zachmurzone. A wczoraj też tak było i co? Nie nic. Tak. A tak mówię, co mi tak tu szumi, a ja okno miałam uchylone. No, cała becia, nie?
Także widzicie, zabieramy Was dzisiaj. Tutaj po prawej stronie, w takiej malutkiej miejscowości, to chyba jest, nie, to wioska chyba, tak? Wioska. No. Wioska, bo zbliżamy się do Marszałowa. Musimy mówić, bo też dużo ludzi się właśnie pyta, gdzie jedziemy, bo widzą znaki drogowe. Ty na czwórce jedziesz? Tak. A przecież masz 5 biegów. No po co mi piątkę, jak pod górkę jadę? Ale mówię, tak 3000 obrotów. Ale on ma 3000. No. A ty, to jest benzyna, nie diesel. No i jak to? Bo już mnie widzisz, ty mnie zawsze zbijesz z wątpliwości. No bo to jest coś z tym Marszowem. No, bo chciałam właśnie powiedzieć, że tutaj fajny w Marszowie, po prawej stronie jest, można kupić taki ogrodniczy. Ja zaraz Wam pokażę. Tak. O, tutaj. Fajne, ale zarośnięte wszystko. No. A tutaj widzicie, no. Tu jak kupujemy jakieś czaczki, tak, to tu. Tak, drzewka, to tutaj przyjeżdżamy. Centrum ogrodnicze. No i patrzcie, chcą zrobić. Spalarnie śmieci. Spalarnie śmieci chcą nam zrobić. A marszów ile jest od nas? No z 5 kilometrów. No z 5 kilometrów od nas. Chcą zrobić spalarnie śmieci. Akurat po środku. Tak. Tak, jesteśmy niezadowoleni, ponieważ akurat z Marszowa, bo zazwyczaj wiatry są od zachodu w naszą stronę. Więc jeżeli Marszów jest od nas na zachodzie, więc wszystkie te dymy, to wszystko będzie szło po prostu do nas. No, te smrody. Tak. Bo 80% wiatru to jest od nas od zachodu. Mam nadzieję, że nie powstanie ta spalarnia. I tak już tutaj w Marszowie powstało wielkie wysypisko śmieci, co nie? No, na dwa powiaty. No. To może dlatego ogromne. Też chcą właśnie dlatego zrobić spalarnię. Od razu chcą spalać te śmieci, nie? Tylko dlaczego ja mam to wdychać? Następna tablica. Tak, nie dla spalarni. To my żeśmy specjalnie tyle lat temu rzucili palenie, żebym ja teraz wdychała... Nawet czuć śmietnisko. No, żebym ja teraz wdychała te... jak to się nazywa, spalone śmieci? No. No i widzicie, i kawałek jedziemy, bo dzisiaj kręcimy całość. Będzie dłuższy film i zaraz będziemy w żarach. Powiem Wam, że my z mężem żeśmy palili to dość dużo, co nie? Tak paczkę dziennie. Paczkę potrafili spalić. Tak, i jakieś 15-16 lat temu żeśmy rzucili palenie. No. Tak, 15-16 lat temu. Nie palimy w ogóle i dym papierosowy wręcz nam przeszkadza. Także jeżeli... A, i żeśmy nic nie stosowali, żadnych gum, plastrów czy coś. Po prostu z dnia na dzień. Ja powiedziałam, żeśmy rzucili w jeden dzień. Nie i koniec. No. I rzuciliśmy w jeden dzień, także... Nie wiem, jak to się stało. Ty troszkę tam się buntowałeś na samym początku. Ale ja mam bardzo silną wolę. Jeżeli ja coś powiem, że nie... i się zawezmę, to nie. Wierzcie mi, mówi prawdę. Jak powie nie, to nie. Tak. O, i jesteśmy praktycznie w żarach. Mhm. Tak. Także widzicie. Tu kiedyś też żeście z nami byli, bo byliśmy... W koszarach. W koszarach, tutaj po lewej stronie. Znaczy, byłych koszarach. Nic nie ma. Tak, bo już koszar nie ma. Zostały tylko budynki tutaj. Osiedle, takie jak Zawiszy Czarnego. No. Znaczy tu mieszkali ludzie, rodziny wojskowe, bo tak. Tu koszary były też potężne. No. Trzy największe w Polsce były Żagań, Żar i Gubin. No. Pancerne. Tak. No i z lewej strony mamy koszary. Szkoda, bo tyle nie widzę, co rosło. Jeden blok tylko jest zagospodarowany. Ci, co oglądali wcześniejsze, to już żeśmy pokazywali tak w środku, jak to tam wygląda. No, a to wszystko niszczeje. Jak to wszystko niszczeje. Szkoda, bo mogliby chociaż za tą przysłowiową złotówkę ludziom oddać, a nie ma po prostu, przecież młodzi nie mają gdzie mieszkać, tak? No teraz to już jest ruina. Ale Artek, ruina, nie ruina, to można odremontować. Każdy by sobie, wiesz, pomału remontował, no. Ale na pewno to wyszłoby taniej niż kupienie nowego mieszkania. No,
bo blok już stoi, woda doprowadzona, gaz doprowadzony, przecież tam wszystko jest. No jest. Kanalizacja, wszystko. Piekarnia. Z tyłu szczelnica jest za tym. Była szczelnica. No i tak macie żary. Też w lesie, bo każdy mówi, że mieszkamy w lesie. No w lesie, w lesie. W lesie. Dlatego się tak wkurzamy na tą spalarnię śniegu, śmieci, bo mamy tak tutaj fajne powietrze. A, słuchajcie, nie doszło do nas powietrze z Zielonej Góry, dlatego że Zielona Góra od żagania jest na północy. No, poszło w górę. Na taki północny wschód. Więc niestety wiatry nie idą zazwyczaj od nas, to dobrze, ale stamtąd. Ale tak. Niestety. No właśnie, to dobrze właśnie, że właśnie stamtąd wiatry raczej do nas nie idą. Więc ominęła nas ta chmura tego dymu, czy tam pyłu, nie wiem co tam. Co tam było? Co tam było, bo to jeszcze chyba nikt nie wie. I się nikt nie dowie. I pewnie się nikt nie dowie, no. Właśnie. Co to było w ogóle? Więc jesteśmy zadowoleni. Co nie znaczy, że nie współczujemy ludziom, którzy mieszkają w Zielonej Górze, tak? A, tam w Zielonej Górze przylepie. Tak, no to w okolicach w ogóle Zielonej Góry. Przecież tam działki potężne. No. Ta woda jak spłynęła. Tak. Z tym wszystkim. Więc nie zazdrościmy. No i teraz jedziemy tak, sobie już. Ulicą Żagańską. Tak, ulica Żagańska, bo ona prowadziła na Żagań. Tylko nie, zrobili ją jednokierunkową. Nie, to jest Żytnia. Nie. Bohaterów getta. Żagańska jest z drugiej strony. Tak, z drugiej strony jest Żagańska. A no tak, bo jak chodziłem do szkoły, to tu getta jest. No. Widzisz, to co ty widzów wprowadzasz w błąd? Żagańska już. No. Nadaje ci imię Żagańska. Nadaje ci. O, tu coś burzą, będą coś budować. Szklarnie widzę były. No. Tu po prawej... O, zrobili dwukierunkowe. Bo jest objazd, coś widzę. Objazd będzie, więc... Ale żeśmy pojechali. Patrzcie, jak my żeśmy... Nawet żeśmy nie wiedzieli, że tutaj remontują. Że to nie da rady jechać. Tak. Ale ja musiałem zawrócić. Dlaczego? No gdzie ty chcesz pojechać? Do szpitala? No ale gdzieś tu musi być wyjazd, Artek, objazd chyba. Ale nie ma żadnego znaku. Skąd oni jechali w ogóle? No po co tam wjeżdżasz? No bo chcesz nawrócić. Aha. Ale rozkopali. To tam będzie dwukierunkowa na Żagańskiej. A oni ulicę robią. Chcę nawrócić, dlatego skrzydło. No ale teraz nas to... Wszędzie kopią, nie? No, nie wiedziałam po prostu. Podejrzewam, że kupę ludzi pojechało tak jak my. Ale nie było znaku, chyba że przegapiliśmy. Bo może i przegapiliśmy, pogadaliśmy i żeśmy... Bo tutaj na prawo, słuchajcie, to jest do szpitala. No. Duży szpital jest. Może przez szpital można przyjechać, nie wiem. Nie? Maja! Co ty, jak przez szpital? Nie no, ale tam nie ma chyba wyjazdu z drugiej strony. No, nie, to jest tak. Nakaz. Tak, musieliśmy... Musieliśmy coś przegapić, wiesz? Mhm. I podejrzewam, że dość dużo osób chyba przegapiło. Tam jest to, tu jest, widzisz? Tu jest nakaz. Tu chyba musiało może być, wiesz? Mhm. Tak, tu jest, widzisz? Mhm. Cicho! Śpiewaczko ty. Arie, będziesz tu swoje na no. Skuteczki mieć. Objazd do centrum, widzisz? No. A jesteśmy na Żagannej. No i co, mówiłem? Właśnie. Na Żagańskiej. Na Żagańskiej. No. A Żaganna jest w Żaganie. No. A tu jest Żagańska. Żaganna to jest od Księżnej Żagańskiej. Tak, Księżnej Żagańskiej. Księżna Żaganna. To takie tu, dlatego te słupki stawiali, pamiętasz? Mhm. Żeśmy jechali, po co te słupki? Ja już wiemy po co, nie? Ale teraz macie wycieczkę. Jedź dużym samochodem. No moim? Kurde, przy tych słupkach? A tu jeszcze, słuchajcie, ten krawężnik jest tak wysoki. No widzę, jak obdzierany. No. Ale zrobili nam dobrze. Żebyśmy później pamiętali, jak będziemy... Pojedziemy obwodnicą. Wracać.
No ale nakombinowane. No. Że szok. Tam jedziesz, musimy poczekać, aż tamci przyjadą. Ale nam to... A, no bo tutaj nie da rady, bo to nie wiem, jakby był wyjazd. Mhm. Nie, bo tam za ostry ten. Pomału. A tak to sobie wymyślili. Becia da radę. Na kostce nic nie słychać, tak nie gadamy. Ale żeśmy najechali. Duże zakłady. W Żarach dużo zakładów przemysłowych. A co to taki ruch? Co oni nie widzą, że tu Becia jedzie? Becia jedzie! Z drogi śledzie! Tak. Eci, Beci. No, nie widzą, że Becia jedzie. Normalnie ja nie wiem. O co tu się rozchodzi? O. Swoją bucie żarówką. No. Nie wiedzą, że jedziemy z Mają? O, śpiewaczką. Z naszą śpiewaczką? Chcecie, to Maja wam zaraz zaśpiewa. Tak. No ale to się porobiło. O. Jak już trzeba, to trzeba było jechać. Tak, to trzeba było jechać, to ja bym puściła. No nie, staje. Oni skąd wyjechali? Bo ja jestem bardzo ugodowa na drodze. Ale niektórzy są tak bardzo... Tak im się spieszy. Tak. Trąbią. Mhm. Albo się wcinają. Czekaj. No tak jak ten biały. Dobra. No akurat mamy zielone. Ja przeskakuję no. Tamten pas. Bo się nie jeździ lewym pasem. Nie jeździ się lewym pasem? Nie. Tu mają park ładny? Mają bardzo ładny park. Zadbany taki, no. Ale powiem wam, że my też mamy ładny, no, ale... też, no. Tylko, że ten jest tak... No ale tu nie było w ogóle. Tak, no. Właśnie. O, Pałac Żarski. Widzicie? Szkoda, bo... Szkoda, nie? Się spalił ostatnio. Patrz, jakieś go-karty, lody, karuzele. No. Jak ja kręcę, to... Jezu, jak ty kręcisz, to ja pomału jadę i dlatego nas wszyscy wyprzedzają. No. Ale chcemy wam po prostu dość dużo pokazać. Ta czerwona to moja szkoła była, jedna ze szkół. Tak, jedna ze szkół. Jedna z moich szkół. A co tu jest za szkoła? Chyba w prawo muszę. Tak. Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna. Tak. Łużycka, no. Tu sobie zrobiłem resocjalizację. Tak, bo nieraz się też ktoś pytał, jakie ty masz wykształcenie? Podstawowe. Albo średnie. Średnio pisze, średnio czyta. Tak. No różne ma. Tak, tylko właśnie bo masz i tu szkołę, różne. I Uniwersytet Zielonogórski. Tak. Też dwa razy tam chodziłem na różne kierunki. Tak, do góry. No i widzicie. Bo masz ten... Magistra resocjalizacji. Tak. I oprócz tego masz dwa fakultety zrobione. Podyplomowe. Dwie podyplomówki. Kryminologię. Tak. Z wiktymologią i zarządzanie ochroną informacji niejawnych. A tam jadą bez przedniej szyby sobie, bo po co im? Z uśmiechem na ustach, nie? Łapią muchy i komary. Będą wydobywać sobie wykałaczką zębów. No i zaraz hajduk, tak. Kiedyś się spalił, nie? Cały. No, tu była takie fajne, miał gościu sobie... No, tu zakaz wjazdu jest. No, bo tutaj tak, tu zawsze był zakaz wjazdu. No, a my sobie wjedziemy tam dalej, tam za hajdukiem. Tak. Becia myknie w prawo. No, chyba tam już nic nie ma.
No późno. Ale niby do 16 powinno być. No ale w lecie. Oj, 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 jak się tam całowali. Lecie, będziemy się tak całować? My się codziennie tak całujemy. Tak? Nie wiedziałem. To z kim ty się całujesz? Ja z nikim. Becia chyba będzie nosić telefon. Panie. To już po zawodach. Ale zobaczymy. A ja wezmę majcie. Ale pokażemy wam przynajmniej jak to mniej więcej. Ja wezmę majcie, ty noś sobie telefon. Ja nie będę nagrywał. Dobrze. Czekaj, czekaj. No poczekaj na mnie. No i widzicie? Tu był bazar, bo jest pusto. Chyba trochę za późno. No i to jest właśnie, jak jechać na bazar, no? Na bazar się jeździ rano. Ale wiesz co, my chyba pójdziemy sobie tam, bo jeszcze po tamtej stronie są sklepy, wiesz? Tak mówisz? Tak. No to dobra, pójdziemy. Gdzie indziej. Znaczy tu po prawej stronie, o takie to lekkie są. A ja wiem, czy są ze skóry, jak po 29 zł. No to jest. No. O, to już po zawodach. Także cóż, widzimy się później. Po 16 zł kilogram malin. No. A mówią w telewizji, że takie pary. No, my już wracamy. Patrzcie, takie ładne truskawki, ale pachną, zobacz. No czuję, jakie ładne. Ładne, po 12 zł za kilogram. To wzięłam. I słuchajcie, obok groszku, to ty wiesz o tym, co nie? No. To jest moja druga ulubiona rzecz, która jest tylko latem. Słonecznik. Słonecznik i to taki. No. U nas jest taka jedna ta po 7 zł. No. I tylko w jednym sklepie było. No. Ciekawa jestem, po ile u was jest. No i ostatni rzut na bazar. Tak, który jest zamknięty. Ale to dziwne, bo pisało, że do 16, co nie? No, nie ma już nikogo. A nie ma już nikogo. Także co? My się zbieramy do domu. Tak. Idziemy do domu, żegnamy się z wami. Chyba, żeby coś ciekawego było, to jeszcze wam nagramy. No, ale raczej już nic nie będzie. No to słuchajcie, to jak zawsze miłego dnia wam życzymy. Powiedzcie nam, jakie ceny są u was za słonecznik, truskawki, a i widzieliście maliny, po ile są za kilogram. Ile ja mówiłam? 18 zł? Chyba tak. No. Także powiedzcie, po ile u was, bo wszędzie w telewizji trąbią, że maliny są takie tanie. Ja nie wiem gdzie. No. Także żegnamy się z wami. Tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa.